Serdecznie witam Państwa. Nie ukrywam, że odczuwam pewną tremę. Mimo, że od wielu lat uczę psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednak Państwo jesteście znacznie bardziej wymagającą publicznością niż studenci na co dzień. Po uśmiechu nie widać. Mam nadzieję, że jak nigdy w życiu znowu uda mi się nie wygłosić wykładu, bo to takie nudne wygłaszać wykład, tylko mówić. Tylko że też będzie to miejsce na naszą rozmowę, na wyjaśnienie Państwa wątpliwości. Ja chciałbym też się wytłumaczyć od pewnej zmiany w tytule, który znalazł się na ulotkach i plakatach, który był trochę prowokacyjny i miał na celu też zachęcić do udziału, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne. Więc nie będziemy tutaj rozmawiali o kolejnych teoriach spiskowych, bo takie teorie pojawiają się. Myślę, że być może gdzieś o tym wspomnimy i rozwijemy te wątpliwości. I też sobie wyjaśnimy, jaki jest udział firm farmaceutycznych w promowaniu, promowaniu depresji. I być może też od Państwa usłyszę, jak Państwo to odbieracie. Tytuł jest Czym jest depresja? Najpierw chciałbym zacząć od tego, co poprzedzało depresję w rozumieniu lekarzy, społeczności. Depresja jest pojęciem takim, które pojawiło się w określonym momencie historycznym, natomiast miała swoich poprzedników. I to poprzedników już w starożytności. Jak zwykle w takich sytuacjach zaczynamy od starożytnych Greków i w medycynie no to zaczynamy od Hipokratesa, ponieważ to on opisał w Corpus Hippocraticum taki stan, który zgodnie z dominującą ówczesną teorią humoralną wiązany był z nadmiarem czarnej żółci, melancholii, stan, który określano jako melancholię. I bardziej był ten opis bliższy temu, co byśmy dzisiaj powiedzieli o depresji jako o cesze osobowości. Że ktoś z natury rzeczy, z racji takiej, że ma przewagę owej czarnej żółci, jest smutny, wycofany, pesymistyczny. Teoria humoralna utrzymywała się w myśleniu medycznym dosyć długo i po odrodzeniu medycyny w czasach rzymskich i później po średniowieczu również tym pojęciem melancholii się posługiwano. Natomiast w przerwie, w tym okresie, kiedy jeszcze nie mamy tego odrodzenia myśli medycznej, bazującej głównie później na tłumaczeniach pism arabskich, znaczy dzięki arabskim tłumaczeniom greckich pism, które się w Europie gdzieś tam zaczynało od XIII-XIV wieku, pojawiło się pojęcie bardziej związane z życiem religijnym, ale też chyba odpowiadające temu, co byśmy dzisiaj nazwali depresją. Wśród grzechów głównych mamy acedię, czyli taki stan gnuśności, jak to byśmy określili. Nie wiem, w obecnych sformułowaniach to się mówi lenistwo w służbie Bożej jako jeden z grzechów głównych. Natomiast acedia, taki stan, przed którym przestrzegano głównie mnichów, zwłaszcza takich prowadzących życie pustelnika, czyli stan przygnębienia, smutku, braku motywacji do działania, braku zaangażowania i nadziei na zmianę tego stanu, zniechęcenie, wyczerpanie i takie wyrażenie duchowej pustki, niezdolność do bycia tu i teraz i zajmowania się tym, co właśnie jest. Więc było to jakby pojęcie raczej odnoszące się do życia religijnego, czy religijne. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten opis, to brzmi on nam jakoś znajomo depresyjnie w przeżywaniu depresji. Wraz z odrodzeniem myśli medycznej, no tutaj właśnie takie przedstawienie średniowieczne osoby z acedią, wraz z odrodzeniem myśli medycznej powraca pojęcie melancholii. Znajduje to wyraz w wielu dziełach. Tu najbardziej chyba znane ujęcie melancholii, czyli miedzioryt Albrechta Dürera, który gdzieś w swojej symbolice wskazuje na to, z czym tą melancholię głównie wiązano. Z wpływem Saturna oczywiście, bo to Saturn był planetą melancholii i staje się ona niezbędnym warunkiem do twórczego działania. I to rozumienie melancholii jako stanu pogłębionej wrażliwości, oceny rzeczywistości utrzymuje się w pewnej warstwie takiej zbiorowej nieświadomości nawet do dzisiaj, więc myślę, że to jeszcze do tego wrócimy. Więc przez cały wiek XIV, XV, XVI, XVII, o tu właśnie takie XVII-wieczne ważne dzieło, mówimy raczej o melancholii, jeszcze nie mamy depresji. Mamy melancholię jako stan ducha przynależny do danej osoby. Nie ma jeszcze wtedy mowy o źródłach tej melancholii. Raczej bazuje się o tym, że nie wiem, Bóg dopuścił do kogoś smutek. To takie jest nawiązanie jeszcze do pierwszej księgi Samuela, gdzie zapraszano Dawida, żeby rozweselał króla Saula. W 1620 roku Richard Burton publikuje ważną pozycję Anatomię Melancholii, która też na wiele lat określa myślenie o tym schorzeniu. W tym rymowanym dziele, bo akurat ona była pisana wierszem, opisuje, jak melancholia zatruwa codzienne życie. Najsłodszą rozkosz zatruwa zawsze melancholia, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, w tym opisie już przewiduje przyszłe objawy, które będziemy nazywali anhedonią, czyli niezdolnością do przeżywania przyjemności. Tutaj ostatni ten fragment, na to chciałbym zwrócić uwagę. Właśnie, lecz każde cierpienie jest złotem wobec gorzkiego jarzma melancholii. Gdzieś to się przeciwstawia problemowi. Myślę, że też o tym jeszcze później będziemy mówili, że depresja to nie jest kwestia tego, że jestem przygnębiony, bo mam problem. Także to już tutaj cierpienie to jeszcze nie jest depresja, mimo że cierpienie depresji towarzyszy. No tutaj mamy taką acedię współczesną, jakbyśmy chcieli sobie ją dzisiaj wyobrazić. Prawda? Ta gnuśność nadal się pojawia. W okresie romantyzmu depresja przybiera jeszcze inną maskę. Czy znajduje swój wyraz kulturowy, to co Niemcy nazywają weltschmerzem i romantyzm, zwłaszcza właśnie niemiecki, bardzo to kultywował, czyli rodzaj takiego uwznioślonego odczuwania świata. Świat mnie boli, ale dzięki temu czuję go głębiej, lepiej. Przed tą romantyczną wizją depresji też będę chciał Państwa troszeczkę ostrzec. Siłą napędową była niewątpliwie powieść Goethego Cierpienia młodego Wertera, gdzie ta depresja czy melancholia znowu została uwznioślona, czy wręcz no, stała się modna, chciałoby się powiedzieć. Tutaj przypomnę, że no książka Goethego była w niektórych miastach niemieckich zakazana. Była na cenzurze, na liście cenzorskim, ponieważ co po niektórzy bardzo poruszeni popełniali pod jej wpływem samobójstwo, tak jak jej bohater. No i takie całe romantyczne przedstawienie bólu świata czy melancholii z bardzo typową, tutaj kilka takich obrazków, które pokazują jeden z elementów ikonografii melancholii, na co zwykle nie zwracamy uwagi, jak patrzymy na portrety, ale melancholia to jest podparty podbródek. Więc jeżeli gdzieś będziecie Państwo oglądali portrety i tak jest przedstawione, to jest znak melancholii. Zresztą to się powtarza, począwszy właśnie od tego anioła na miedziorycie Dürera, poprzez całą serię romantycznych portretów, gdzie tak właśnie są przedstawiane osoby tak samo. Prawda? To jest ten gest, który trwa, to się utrzymuje. No, czy tutaj smutek u Van Gogha. No, szczególnym też, no, co prawda trudno określić, bo to jest zjawisko smutku, które w zasadzie ogranicza się do pewnej kultury iberyjskiej, czyli taki smutek połączony z tęsknotą, saudade. To też to coś, co do dzisiaj pobrzmiewa w muzyce fado. To jest też taki smutek uwznioślony, zaakceptowany kulturowo. Okej, czyli gdzieś do XIX wieku mamy zgodę na smutek. To przynależy, to nobilituje. Z tym pewnie będziemy mieli, jak będziemy mówili już zupełnie o współczesnych czasach, to też chciałbym się do tego jakoś odnieść. Natomiast od XIX wieku, kiedy psychiatria się stabilizuje, byśmy powiedzieli, że umacnia swoją pozycję. Oczywiście najpierw zajmując się przede wszystkim prawdziwymi szaleńcami, czy szaleństwem i w różny sposób konceptualizując to szaleństwo, również zaczyna zajmować się wahaniami nastroju, czy zaburzeniami nastroju, smutkiem, spowolnieniem, myśleniem, które pojawia się w takich stanach. I w XIX wieku już w pracach Esquirola pojawiają się opisy depresji, jako choroby, czyli stanu, który jest stanem chorobowym i który przez te półtora stulecia coraz bardziej przybiera na sile i odgrywa coraz większą rolę w powodowaniu cierpienia ludzi czy ich niepełnosprawności. Stając się w chwili obecnej głównymi powodami inwalidztwa, a według prognoz w najbliższych latach liczba zachorowań na depresję ma przekroczyć zachorowalność na choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Czyli nagle stanie się w tych ocenach jedną z najważniejszych chorób. Ale co to jest? To może sobie mijemy. Co to jest? Nasze życie toczy się tak. Mamy lepsze, gorsze dni. Tak? Czy wszyscy macie Państwo równiutko? Są lepsze i gorsze. Tylko zazwyczaj toczy się to w jakimś przedziale do wytrzymania. Mam gorsze kilka dni, bo jest taka pogoda jak teraz, bo dziecko ma kłopoty w szkole. Mam 3 dni takie nie wiadomo dlaczego, kiepskie, taką handrę. Okej. To jest stan normalny. U części osób będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że te wahania będą przekraczały tolerowalne granice. Bądź w górę, kiedy czujemy się wyjątkowo dobrze, bardzo dobrze, więcej niż bardzo dobrze. Mamy dużo energii, jesteśmy przyspieszeni, znaczy nasz tok myślenia jest przyspieszony, działania jest przyspieszone, przychodzą nam do głowy wspaniałe pomysły. W którymś momencie te pomysły już zaczynają być tak wspaniałe, że odrywają się od rzeczywistości. Nie wiem, mamy ochotę na przyjemności, alkohol, kobiety, czyli tak wzmożone libido i tak dalej, i tak dalej. Taki stan nazywamy stanem maniakalnym czy epizodem maniakalnym, jeżeli występuje w określonym przedziale czasowym. Przeciwną sytuacją jest stan, kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, nie mamy na nic siły, nic nas nie cieszy, wszystko wydaje się szare, ponure, nie mamy żadnych planów na przyszłość, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, byśmy tylko spali albo w ogóle nie śpimy. Taki stan byśmy nazwali stanem depresyjnym, czy jeżeli jest ograniczony czasowo, epizodem depresyjnym. I tak się niestety niefortunnie składa, że o ile stany tego podwyższonego nastroju występują rzadko, to te stany obniżonego to około 10 razy częściej. Od razu zaznaczę, że ten tak naprawdę podwyższony stan to wcale nie jest miły. Tak jak jest troszeczkę w górę, to ok. Natomiast jak już jest tak bardzo, bardzo, to jest... Słucham? Wtedy trzeba uważać, tak, to jest już zdecydowanie do leczenia. I takie sytuacje, kiedy u ludzi występują jakiekolwiek wahania poza te dopuszczalne granice, współcześnie będziemy nazywali zaburzeniami afektywnymi, ponieważ dotyczą głównie nastroju, czyli afektu. Tak jak mówiłem, znacznie częściej występują te stany w dół, które od łacińskiego źródłosłowa depremiere określamy nazwą depresją, czyli obniżeniem. Słowo depresja jest słowem bardzo mylącym, ponieważ jak powiemy tylko, że ktoś ma depresję, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Nie wiadomo, o co chodzi, ponieważ może oznaczać to objaw, czyli po prostu smutek. Tak? Ktoś ma obniżony nastrój, jest smutny. Może oznaczać zespół psychopatologiczny, czyli kiedy obniżonemu smutkowi towarzyszą te pozostałe objawy, o których już tam częściowo wspomniałem, i może oznaczać chorobę, kiedy to samo w sobie nie jest wywołane niczym, żadną przyczyną, tylko samo w sobie się jest chorobą, no, pojawia się samo z siebie. No, w psychiatrii mówimy wtedy o depresji endogennej, że ktoś tak ma, że mu się w życiu pojawiają okresy obniżonego nastroju. Więc tu od razu, jeżeli widzimy w tabloidzie wielkie wyznanie aktualnej gwiazdy, przeszłam depresję, czy pokonałam depresję, to warto zadać sobie pytanie, dobrze, o czym ona mówi? Czy o tym, że była przez jakiś czas smutna, bo nie wiem, nie dostała wymarzonej roli, czy rzeczywiście mówi o chorobie? I ta konfuzja spowodowana tą wieloznacznością określenia depresji, no niestety odbija się później no bardzo na takim społecznym myśleniu. Jak mówię, no media tego nie rozróżniają. I czasami wrzuca się do jednego worka różne stany. Ba, część lekarzy tego nie rozróżnia. Znaczy, nie mówię o psychiatrach, mówię o lekarzach takich, w sensie na przykład lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje albo, nie wiem, pacjenta pod hasłem, on ma depresję. Nic mi to nie mówi, co ten pacjent ma. My to troszeczkę precyzujemy. Jak mówię, objaw, czyli po prostu jestem smutny. Zespół depresyjny, czyli wtedy, kiedy temu smutkowi towarzyszą inne objawy. I dopiero wystąpienie zespołu depresyjnego jest dla psychiatry jakimś no, powodem do podjęcia działania. Zresztą to dotyczy to wszystkich zaburzeń psychicznych. Pojedynczy objaw najczęściej ludziom się zdarza. Zdrowym, chorym jest. Nic nie mówi. Dopiero kiedy objawy psychopatologiczne występują w typowym związku, to wtedy no, pochylamy się i zaczynamy się zastanawiać, co to jest. Więc zespół depresyjny będzie obejmował no, przygnębienie, anhedonię. Anhedonia to jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Kiedy rzeczy, które wcześniej mnie cieszyły, teraz mnie nie cieszą. Nic nie jest przyjemne, mimo że teoretycznie powinno być, albo było nawet kiedyś, a teraz nie odczuwam tego miłego, tej miłej emocji, wykonując ulubioną czynność. Lęk, to wiadomo. Zaburzenie funkcji poznawczych, czyli tego, jak myślimy o sobie, jakie pojawiają nam się myśli. Tutaj także mogą być myśli samobójcze, przekonania o niewydolności fizycznej i psychicznej. Te zaburzenia myślenia mogą wręcz sięgnąć wymiaru, który nazywamy urojeniowym, kiedy pojawiają się urojenia depresyjne, czyli nieprawdziwe przekonania dotyczące winy, kary, grzeszności. Ktoś jest przekonany, że jest największym grzesznikiem na świecie, że stracił wszystko, że jego rodzina skończy pod mostem, że ten krąg, że zasługuje na potępienie, na karę. Czasami zdarza się, że wręcz zgłasza się sam na policję pod tytułem, że tak, on powinien zostać ukarany. Wśród takich zaburzeń myślenia depresyjnych najcięższe to są urojenia, które nazywamy nihilistycznymi. Są to przekonania dotyczące funkcjonowania własnego ciała. Osoba w głębokiej depresji może myśleć o tym, że jej serce bije wolniej, że zanika, że jej organy wewnętrzne nie pracują prawidłowo, że ona się zmniejsza albo wręcz, że jej nie ma. Panie doktorze, przecież mnie nie ma. I takie urojenia nazywamy urojeniami nihilistycznymi. Mogą pojawiać się różne natrętne myśli, czyli takie przychodzące wbrew własnej woli, ale krążące, dotyczące różnych tych urojeniowych treści. Zaburzeniu ulega również sfera aktywności, sfera napędu. Myślenie staje się zubożone, powolne. Osoba w depresji mówi wolniej. Skrajnie może to dojść do stanu totalnego zniesienia ruchu, że ktoś już tylko leży i nie jest w stanie się poruszyć albo poruszyć się w obrębie łóżka. Pojawiają się zaburzenia koncentracji, zapamiętywania. Ktoś tam próbuje czytać, ale po jednej stronie już nie pamięta, co przeczytał. I jeżeli występują różne objawy z tego obszaru, brak motywacji, mogą pojawić się również objawy ze strony cielesnej. Ponieważ depresja jest chorobą całego organizmu, nie tylko umysłu. Pojawiają się zaburzenia snu. Takim typowym jest to przedwczesne budzenie się. Ponieważ nic nie cieszy, nie mam na nic ochoty, więc również zmniejsza się libido, zmniejsza się łaknienie. Ulega zaburzeniom rytm dobowy, zwłaszcza taki rytm aktywności. Osoba budzi się przedwcześnie w dużym niepokoju i te poranki przedpołudnia są dla niej najgorsze. Pojawiają się zaparcia, suchość w ustach, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i różnego rodzaju dolegliwości napadowe w postaci bóli. Także bardzo często potrafią one wyjść na pierwszy plan i wtedy mówimy o maskach depresji. Ktoś się skarży na bóle w klatce piersiowej i zaczyna się diagnozować w kierunku chorób układu krążenia, a pod spodem mamy tak naprawdę zaburzenie nastroju. To jest zespół depresyjny. I taki zespół depresyjny też jeszcze nam nie mówi o tym, że ktoś choruje. On ma zespół objawów. Może mieć on różne powody. Część z tych rzeczy, nie wiem, mam nadzieję, że niewiele z Państwa, ale pewnie jakaś część z Państwa na przykład przeżywała żałobę. To będą podobne, prawda? Nie tylko smutek, ale nic mi się nie chce. Tak, mam gorzej śpię. Pewnego rodzaju traumy, bo nie wszystkie tak wyglądają. Czyli po jakichś dramatycznych wydarzeniach, prawda? Może tak być. Część takich objawów będzie występowała jako powikłanie chorób somatycznych. I to nie tylko w ramach przeżywania tej choroby. Bo to, nie wiem, po usłyszeniu diagnozy raka, wiadomo, że jestem przygnębiony, ale to nie jest tylko, że ja wiem, że mam diagnozę raka, ale również sam nowotwór powoduje, że mam objawy depresyjne. Tak jest z chorobami zakaźnymi. Też nie tylko fakt, że wiem, że choruję, ale sama choroba. Nie wiem, to można sobie tak wyobrazić, jak sobie przypomnimy, jak chorowaliśmy na grypę. Taka banalna infekcja wirusowa, znaczy banalna, niekiedy śmiertelna infekcja wirusowa. Też mamy taki zespół, który przypomina zespół objawów depresyjnych. W grypie nam się nic nie chce, jesteśmy nastawieni na nie, bolą nas mięśnie, nie ruszamy się, prawda? Ja nie mówię, że to jest od razu depresja, ale przypomina. Więc to, że takie objawy pojawią się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby, jest w miarę logiczne. Takie objawy mogą pojawić się w wyniku leczenia. Część leków jako działanie uboczne będzie miało działanie depresyjne. Beta-blokery, bardzo szeroko rozpowszechnione, stare środki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki mogą powodować wystąpienie zespołu depresyjnego. Takie objawy będą występowały w chorobach dotyczących bezpośrednio mózgu. W chorobie Parkinsona, część z nich w przebiegu demencji różnego rodzaju. I to jest, mówię, poziom zespołu. Idziemy dalej, do depresji jako choroby. I tutaj od już kilkudziesięciu lat posługujemy się pojęciem epizodu depresyjnego. Epizod depresyjny, czyli jakiś określony czasowo stan obniżonego nastroju, który nie ma takiej przyczyny, nie ma żadnej przyczyny. Czyli nic się nie wydarzyło specjalnie, co by mnie miało przygnębić, nie jestem chory, nie biorę żadnych środków, które mogłyby wywoływać depresję. Przy czym tutaj też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że takimi środkami, które wywołują depresję, to poza lekami są również substancje dostępne normalnie bez recepty w najbliższym sklepie monopolowym, czyli alkohol, albo trudniej niektóre narkotyki. A tutaj nie ma nic takiego, a mam obniżony nastrój, tracę zainteresowanie, zadowolenie, czyli to, co mówiłem, że nazywa się anhedonią, i mam mniej energii albo się szybciej męczę. Jeżeli takie objawy, no przynajmniej dwa z tych, trwają co najmniej 2 tygodnie, możemy mówić o epizodzie. Jeżeli tam nie ma wszystkich trzech, to do tego jeszcze mamy w kryteriach objawy dodatkowe, czyli zaburzenia koncentracji uwagi, zdolności myślenia, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, zahamowanie lub niepokój, myśli, próby samobójcze, zaburzenia snu, zmiany łaknienia i masy ciała, czyli któreś z tych. Istotą jest to bez istotnego powodu. I w momencie rozpoznania epizodu depresyjnego możemy już mówić o chorobie, że jest to zaburzenie. Oczywiście to, że ktoś ma jeden epizod depresyjny, komuś się to pojawiło, to możemy przyjąć, że tak, ma epizod depresyjny. U części osób będzie tak, że będzie to jedyny epizod depresyjny w życiu. I tych osób będzie dużo. Ocenia się, że pojedynczy epizod depresyjny może mieć do 1/4 populacji. 20 do 25%. No ja raczej bym się skłaniał tak do tych 20. Ale jest to, mówię, jedyny epizod depresyjny. Większość ludzi tego nie leczy, nie rozpoznaje, przetrzymuje. Ponieważ, jak powiedziałem, epizod jest określony w czasie, więc w pewnym czasie mija. Problem oczywiście pojawia się u mniej więcej 60% z tej grupy, która miała, u których po epizodzie depresyjnym, tym pierwszym, pojawi się za jakiś czas następny. U 70% z tych będzie epizod trzeci. Kolejne epizody będą już u 90% z tych. Czyli każdy następny pojawiający się zwiększa ryzyko wystąpienia następnego. I taką sytuację, kiedy epizody powtarzają się, nazywamy, kiedyś nazywało się to chorobą afektywną jednobiegunową, tak? Bo to był tylko jeden biegun, czyli w dół. Współczesne klasyfikacje mówią o zaburzeniu depresyjnym nawracającym. I to jest ta depresja w tym najściślejszym tego słowa znaczeniu. Czyli wracając do tej naszej gwiazdki wyznającej dla tabloidu, że tak, przeszłam depresję, to zadajmy sobie pytanie, czy miała zespół depresyjny, epizod depresyjny, czy choruje na zaburzenie depresyjne nawracające. Zauważycie Państwo czasy. O ile mówiłem o zespole, epizodzie, to mogłem mówić w czasie przeszłym. Bo jeżeli jest zaburzenie depresyjne nawracające, to ono już jest. Po prostu ktoś ma zaburzenie depresyjne nawracające i ono może być tylko dobrze lub źle leczone. Ale mamy takie sytuacje, kiedy smutek nie jest, czy przygnębienie nie jest tak określone czasowo, tylko trwa dłużej. Nie jest takie głębokie, że nie jestem w stanie chodzić do pracy, spotykać się ze znajomymi. Nie, w zasadzie żyję tak jakby normalnie, ale to wszystko jest poniżej tego normalnego poziomu. I kiedyś, tak w zasadzie od końca XIX wieku do początku lat 80. Nazywano by to nerwicą depresyjną. Ponieważ uważano, że to nie jest ta choroba afektywna jednobiegunowa, tylko że to jest takie psychogenne, że to złe doświadczenia życiowe, mama była zbyt surowa i efektem tego jest to, że ktoś jest częściej smutny, częściej przygnębiony. Od lat 80. zmieniło się spojrzenie na ten stan. Określamy go nazwą dystymii, czyli jako jedno z utrwalonych zaburzeń nastroju. I jest to, tak żeby móc rozpoznać, okres co najmniej 2 lat stałego lub stale nawracającego obniżonego nastroju. Jeżeli się poprawia, to te poprawy nigdy nie są dłuższe niż kilka tygodni. Natomiast nie spełnia to kryterium epizodu, czyli takiego rzeczywiście obniżonego nastroju. I w dystymii mamy zmniejszenie energii lub aktywności, bezsenność, mała wiara w siebie, poczucie niedostosowania, trudności koncentracji, płaczliwość, utrata zainteresowań i radości z seksu i innych czynności sprawiających przyjemność, poczucie bezradności lub zmartwienia, dostrzegalne nieradzenie sobie ze zwykłymi obowiązkami, pesymizm, wycofanie, zmniejszona rozmowność. Natomiast tym rozróżnieniem, to poza czasem trwania, to jest też kwestia funkcjonalna. Osoba z dystymią żyje, znaczy funkcjonuje normalnie. Osoby z depresją, zwłaszcza w epizodach umiarkowanych, ciężkich, to jak gdyby nie są już w stanie wykonywać swoich normalnych funkcji. Tak jak już powiedziałem, mówiąc o tych zwłaszcza pierwszych, pojedynczych epizodach, większość takich sytuacji jest nierozpoznawana. I trzeba na to patrzeć jak na górę lodową. My spotykamy się tylko z tym wierzchołkiem, która ma rozpoznaną depresję. Część tuż pod powierzchnią wody to będą te depresje, które są nierozpoznawalne przez lekarzy, a największa grupa to są te depresje, których ludzie nawet nie szukają pomocy medycznej. Albo przyjmują, że tacy są, że tak mają, albo przyjmują, że ich objawy są uzasadnialne. No nic dziwnego, że tak się źle czuje, bo... I to jest chyba jeden z najczęstszych błędów popełnianych, i to mówię, zarówno przez jeszcze nie pacjentów, ale przez osoby, które doświadczają obniżenia nastroju, ale jest to również częsty błąd popełniany przez lekarzy. Jeżeli nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu depresji, są skłonni do tego, by objawy zgłaszane przez pacjenta, nawet jeżeli pacjent zgłasza te objawy, to będą skłonni je traktować jako naturalną reakcję. No proszę pani, pani Krysiu, w pani sytuacji to nic dziwnego, że się pani tak czuje. Nie wiem, czy zdarzyło się państwu słyszeć takie zdanie. Wiem, że pada. I tutaj należy jak gdyby to rozróżnić, czy rzeczywiście ten objaw da się wytłumaczyć. To już tak troszeczkę dygresyjnie. Takim stanem, najpowszechniejszym stanem obniżonego nastroju, który przeżywamy wszyscy, to jest stan żałoby. Mogą nas w życiu ominąć różne tragiczne wydarzenia. Możemy mieć szczęście. Ten pierwszy partner okazuje się być tym pierwszym do końca życia. Praca, którą mamy, jest jeżeli ją zmieniamy, to tylko na własne życzenie po to, żeby mieć lepszą. Ominęły nas ciężkie choroby somatyczne, zdarzają się tacy ludzie, prawda? Nie straciliśmy nic na giełdzie, bo nie inwestowaliśmy. Okej, mamy taką... Tak, mamy taką szansę. Natomiast jednego nie unikniemy, utraty bliskich. Więc jest to doświadczenie powszechne, przez które większość z nas przechodzi. Jedyne to, że sami będziemy jako pierwsi. Przepraszam za taki smutny ton. Przez wiele lat stan żałoby był stanem, który wykluczał rozpoznanie depresji. Jeżeli ktoś był w stanie żałoby, to nie rozpoznawało się depresji. I 2 lata temu, w 2013, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło nową kolejną wersję swojej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, w której podważyło to, stwierdzając, że jeżeli to już upłynęły 2 tygodnie tej żałoby, no to można rozpoznać epizod depresyjny. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki podniósł się krzyk, ponieważ większość ludzi, nawet fachowców na świecie, przyjęła to, że ci wstrętni Amerykanie chcą skrócić żałobę do 2 tygodni. Jak być może część z Państwa wie, nie sposób jest w ciągu 2 tygodni wyjść z żałoby. Ale tu chodziło o coś całkiem innego. Chodzi o to, żeby móc rozpoznać. To wcale nie znaczy, że po 2 tygodniach ta żałoba ma minąć i to, że jak ktoś po 2 tygodniach jest smutny, to już ma chorobę. Nie, ale są tacy, którzy mogą mieć. Więc typowy polski lekarz by w takiej sytuacji powiedział: proszę pana, no 2 tygodnie, no to na pewno mam, to jeszcze żałoba. A to może już być coś więcej. Oczywiście dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy ten smutek nie ogranicza się do utraty kogoś bliskiego, ale rozlewa się na całe życie. Że nie to jest mi smutno, bo straciłem osobę, którą kochałem i że nie wiem, nigdy już razem nie będziemy świętowali święta pierwszych truskawek, tylko staje się to, że truskawki w ogóle są niedobre. Czyli taki rozlewa się na wszystko. Tak samo jak są nasilone objawy fizyczne, to też może być to już epizod depresyjny, mimo że jest jakiś związek z wydarzeniem. Dobrze. Teraz jest oczywiście pytanie, dlaczego jesteśmy smutni? Dlaczego ta depresja się pojawia? Dla acedii to byłoby, że opętał zły duch. Dla melancholii to, że ta żółć przeważa. Od czasu, kiedy zaczęto opisywać depresję w sposób naukowy, pojawił się szereg teorii tłumaczących podłoże chorób afektywnych. Tutaj wymieniłem główne grupy, które w tej chwili są przedmiotem badań. Najstarsza taka neurobiologiczna teoria, czyli zaburzenia neuroprzekaźnictwa, hipoteza monoaminergiczna, która jest chyba też najbardziej rozpowszechniona w rozumieniu takim ogólnym. Bo jeżeli zapytamy przeciętnego Kowalskiego, panie Janie, skąd się bierze depresja, albo jakie podłoże ma depresja, to co odpowie? Genetyczna, ale co się dzieje w głowie? Takie najbardziej powszechne? Nie, chodzi mi o podłoże biologiczne. Większość powie, albo to z tej serotoniny, prawda? tak? To jest takie najprostsze, nie? I w świadomości coś takiego jest, że a depresja to jest serotonin. Oczywiście do tego się dołożyły media, takie powtarzane. To tak, to chodzi o tą grupę teorii dotyczących podłoża neurobiologicznego. Oprócz tego są hipotezy zmian adaptacyjnych, zmiany regulacji hormonalnej. Niektórzy chcą to widzieć przede wszystkim w zaburzeniach tak zwanej osi stresu, czyli takiej osi obejmującej układ limbiczny, podzgórze, przysadkę nadnercza, czyli hipoteza kortykosteroidowa. Niektórzy chcą to widzieć jako zaburzenia neuroplastyczności mózgu, hipotezy neurotroficzne, czyli związane z zanikiem komórek nerwowych. Od kilku lat pojawiają się hipotezy dotyczące innych układów neuroprzekaźnikowych niż układy monoamin. Tutaj będzie właśnie hipoteza glutaminergiczna. Glutaminian jest takim głównym stymulującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. Jego jest najwięcej, natomiast jest najmniej zbadany. Hipotezy związane z odpowiedzią immunologiczną, koncepcje związane z rozniecaniem, czyli z tym, że to jak gdyby tłumaczyłoby to zwiększanie częstości występowania epizodów depresyjnych w miarę ich powtarzania się. Że to jest tak, jak coś się raz zapaliło, to potem idzie łatwiej zapalić się następne. Więc kindling to jest taki mechanizm, że powtarzalne bodźce powodują, że do tego, żeby wystąpiło znowu coś, wystarczy znacznie mniej. Tak jest na przykład przy padaczce albo przy majaczeniu alkoholowym. Jak ktoś ma pierwsze majaczenie, no to ma, a potem każde następne będzie łatwiej wywołać. Stąd, nie wiem, osoby uzależnione w ramach pogłębiania się w uzależnieniu łatwiej wchodzą w delirkę, jak to się popularnie nazywa. No i oczywiście to, co to tłumaczy, co pani powiedziała, czynniki genetyczne, bo tak naprawdę na to wszystko mają wpływ czynniki genetyczne, prawda? Bo czynniki genetyczne jest takim pojęciem, okej, są czynniki genetyczne, ale no dobrze, ale co one powodują? Prawda? Powodują to te wszystkie pozostałe. I hipoteza monoaminergiczna jest, jak powiedziałam, najbardziej rozpowszechniona, najbardziej, jak mówię, już też w takiej wiedzy ogólnej i też ma najlepsze dowody, no, najwięcej się zebrało, ponieważ była pierwszą neurobiologiczną hipotezą dotyczącą powstawania zaburzeń afektywnych. No i tutaj też zaczynają nam się pojawiać firmy farmaceutyczne, ponieważ hipotezę tą sformułowano na podstawie działania leków. To, że pewne leki działają, zwróciło uwagę na to, na co one działają. No i okazało się, że głównie blokują wychwyt zwrotny monoamin, czyli w tym procesie, kiedy przekazuje się impuls między jednym a drugim neuronem i neuroprzekaźnik jest wychwytywany z powrotem do neuronu, po to, żeby mógł dalej obracać. W momencie, kiedy blokujemy jego wychwyt zwrotny, to w synapsie będzie go dużo, tak? Czyli będzie bardziej działał. I to jest znowu, odwołuje się znowu do potocznego języka, bo to często tak ludzie mówią, a bo ja to mam za mało serotoniny. Nie. Bo niby to o to chodzi, jest więcej serotoniny w szczelinie synaptycznej, ale to nie chodzi o to, że sam fakt jej obecności wystarczy. Bo dopiero jeżeli ona zacznie wpływać na neurony te dalsze, które nazywamy postsynaptycznymi, powoduje zmianę ich aktywności, zmianę ich wrażliwości, powstawanie nowych receptorów. Bo gdyby to było takie proste, że to tak, za mało serotoniny, no to słuchajcie, nie byłoby nic prostszego podać serotoninę i już. Niestety tak to nie jest. Jest to jedna z, jak gdyby, z krytyk tej teorii. Na każdym razie wyjściowo to było tak, że przyczyną jest niedobór monoamin i że mechanizm ogranicza się do podnoszenia poziomu serotoniny i noradrenaliny w szczelinie synaptycznej poprzez hamowanie ich wychwytu zwrotnego lub metabolizmu. 65 rok. To jest, taki był stan wiedzy wtedy. Natomiast ponieważ nadal większość leków przeciwdepresyjnych działa poprzez mechanizm monoaminergiczny, to jest to, jak powiedziałam, najbardziej takie rozpowszechnione. Tu tak, żeby pewnie większość Państwa te nazwy nic nie mówią, nie kojarzą. To są, znaczy ja rozumiem, że sam fakt istnienia neuroprzekaźników jest chyba z grubsza wiadomy. To że pomiędzy neuronami musi się pojawić substancja chemiczna, która ten impuls przekaże dalej. Prawda? I są pewne substancje, które taką funkcję pełnią i one tworzą pewne szlaki. I z tych monoamin najważniejsze szlaki to są szlaki serotoniny, te zielone, które łączą nasze ośrodki emocjonalne z korą czołową, także z korą ruchową. Noradrenalina, to ona jest troszeczkę mniej rozpowszechniona. Dopamina, która pełni ważną rolę w systemie nagrody i kary. To dopamina musi uczestniczyć w tych procesach, żebyśmy poczuli przyjemność. Żebyśmy odczuli, że jesteśmy za coś nagrodzeni. Stąd, nie wiem, środki, które działają na układ dopaminergiczny, często są środkami narkotycznymi. Sobie... No, dokładnie. I taki też właśnie przez ten układ glutaminergiczny działający, najbardziej rozpowszechnione, czyli acetylocholina. Oprócz tego jest cała masa, mnóstwo różnych drobnych, które odgrywają znacznie mniejszą rolę. Natomiast te są te podstawowe. I depresję by wiązano z tymi trzema. Noradrenalina, serotonina, dopamina. Spróbuję trochę. I ponieważ one występują w określonych szlakach, to możemy je też powiązać z pewnymi przejawami behawioralnymi czy też psychicznymi. I również odnieść do takiej typologii Klöningera, typologii typów osobowości, jednej z typologii typów osobowości. Serotonina, która gdzieś tam by się odnosiła do impulsywności, lęku, pobudliwości, też apetyt, seks, zwłaszcza seks też jest związany z układem serotoninergicznym, co potem odbija się na działaniach niepożądanych leków serotoninergicznych, które skutecznie potrzeby seksualne potrafią tłumić. Noradrenalina, która daje nam czujność, motywację, takie kwestie napędowe i dopamina, czyli to coś, co jest podłożem dla odczuwania przyjemności, tak najprościej. Natomiast na to, żeby dobrze funkcjonowały nasze funkcje poznawcze, żebyśmy mieli dobry nastrój, żebyśmy dobrze przeżywali emocje, to w zasadzie potrzebne jest współdziałanie wszystkich tych trzech układów. Czyli gdzieś ten niebieskim trójkąciku w środku, to jest ta istota depresji. No a te pozostałe współtowarzyszą. Dobrze, ja sobie troszeczkę wobec tego przyspieszę te takie czysto neurobiologiczne, ale na niektórych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ chciałbym, żeby Państwo wyszli z czymś nowym, to znaczy wyszli poza to, że depresja to za mało serotoniny. Dobrze? Bo to jest taki powszechny pogląd. W tej chwili bardzo dużą rolę przywiązuje się do procesów neurogenezy. Że depresja jest związana z zanikaniem komórek nerwowych. i tworzeniem nowych. Nie wiem, ci z Państwa, którzy jeszcze być może pamiętają jakieś rzeczy z biologii w szkole średniej, to był taki dogmat o tym, że mózg w okresie dorosłym jest już sztywny, się już nie zmienia. Może co najwyżej zaniknąć. Słucham? Że nie ma komórki, czyli biologii ze 30 lat temu, że zdolności odtwarzania. Że nie ma. Tak. To był dogmat przez naprawdę wiele lat. Nieprawdą jest. Komórki nerwowe nawet u osób dorosłych mogą, poza procesami normalnego obumierania, mogą się też rozwijać. Zwłaszcza w obszarze hipokampa i kory mózgowej. I to jest nowe spojrzenie, stosunkowo nowe spojrzenie na procesy. I to, co też znowu wiadomo z leczenia, w trakcie, znaczy tak, pod wpływem stresu, czyli tych czynników różnych, o których mówiliśmy, hormonów nadnerczych, glukokortykoidów, wieku niestety, dochodzi do zmniejszenia powstawania nowych komórek w hipokampie. Natomiast jeżeli podajemy leki przeciwdepresyjne, to te komórki się namnażają, pojawiają się nowe. Na tej podstawie wysnuto koncepcję, że być może właśnie depresja jest związana z zanikiem komórek, że to nie chodzi tylko o to, że ta serotoniny nie ma, czy noradrenaliny w dostatecznej ilości, tylko że po prostu zanikają komórki hipokampa. I o tym też warto powiedzieć. Część leków działa już w ten sposób, że zwiększa tworzenie się nowych komórek, tworzenie się nowych połączeń w obrębie hipokampa. No, jeden lek, no może tak. Leczenie depresji, prawda? No bo mamy chorobę i trzeba to jakoś coś z tym robić. W XVI wieku pochodzi taki podręcznik, który nazywa się Farmakon. Stąd się wzięła nazwa farmakologia, ale wbrew pozorom nie jest to zbiór przepisów na leki, tylko zbiór modlitw, które pozwalają pokonać również zły nastrój. Więc mniej więcej takimi to metodami wtedy dysponowano, to znaczy pocieszanie, wzmocnienie. W wieku XVIII odkryto przeciwdepresyjne działanie przetworów maku. Aczkolwiek no, opium bardziej jest, poprawia nastrój. Niestety ma swoją, stosowanie tego ma swoją cenę, że po jakimś czasie nie można bez niego żyć. Potem oczywiście szukano pomocy w haszyszu. Kokainie. Badania nad wpływem kokainy to były pierwsze badania Freuda, zanim poświęcił się psychoanalizie. Chciał być prawdziwym naukowcem i właśnie badał kokainę. W latach 30. XX wieku w leczeniu depresji była stosowana amfetamina. Też wiązano z tym dużo nadziei. Zresztą już dygresja. Jeżeli popatrzymy na substancje używane w poprawianiu nastroju, w momencie, kiedy one się pojawiały, to towarzyszy zawsze optymizm i przekonanie, że to jest cudowne, świetne. I dopiero po jakichś tam latach okazuje się, że ma to swoją cenę. W naszych czasach to ma to miejsce na przykład z lekami uspokajającymi, tak zwanymi benzodiazepinami. W latach 60., 70. relanium, klonazepam, proszę bardzo, szeroką ręką, cudowne leki. Dopiero gdzieś od początku lat 80., koniec lat 70., początek lat 80. zaczęto mówić o tym, że uzależniają. Więc tak samo, jak mówię, Wcześniej tak było na przykład z amfetaminą. Zmiany tak naprawdę zaczynają się od końca lat 40., 50., początek lat 50., przy czym najistotniejsze czy najważniejsze na tyle, żeby tego pana przywołać z imienia i nazwiska, czyli syntetyzowanie przez Rolanda Kuna imipraminy, czyli pierwszego leku tak zwanego trójcyklicznego, który właśnie był blokerem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Znaczy on nie był selektywny, on blokował wszystkie z tych trzech monoamin i wymyślony przez niego tofranil, pod tą nazwą jeszcze do dzisiaj funkcjonuje, pozostaje takim złotym standardem w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Nie jest stosowany szeroko w leczeniu. W Polsce już go nie ma. Został wycofany z racji działań niepożądanych. Oczywiście uważamy, że to był błąd, wycofanie. Raczej była to decyzja marketingowa, znaczy decyzja marketingowa, żeby wycofać stary lek, żeby było więcej miejsca na nowe. Faktem jest, leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza te stare, miały dużo działań niepożądanych. No, ale natomiast nadal jest jakimś takim, tym, do którego porównujemy wszystkie pozostałe. Drugą grupą, której działanie odkryto przez przypadek, ponieważ okazało się, że niektóre leki stosowane na gruźlicę poprawiają nastrój pacjentom z gruźlicą. Leczyli ich na gruźlicę i nagle mieli oddział wesołych, uśmiechniętych panów czy pań, co wiązało się z tym, że leki te blokują aktywność jednego z enzymów rozkładających monoaminy. Aha? Czyli tak, albo imipramina blokowała wychwyt zwrotny, albo blokowano rozkładanie. Efektem było to samo. Zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej, wpływ na neurony pozostałe i przebudowa receptorów. I te leki trójcykliczne, których przykładem jest ta wspomniana imipramina, i inhibitory monoaminoksydazy przez lata stanowiły podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Prawdziwe zmiany w leczeniu, czyli to co później spowodowało też zmianę w myśleniu o depresji, zaczęły się w latach 80. W roku 84 zarejestrowano lek, który nazywa się fluoksamina, ale przeszedł sobie bez większego echa. Był zarejestrowany fajnie. Natomiast 3 lata później w Stanach zarejestrowano fluoksetynę pod nazwą Prozac. I to jest ten moment, w którym zmienia się myślenie o depresji pod wpływem leku. Prozac czy fluoksetyna jest lekiem selektywnym, czyli blokuje wychwyt zwrotny tylko jednego z tych neuroprzekaźników, serotoniny, i ma w porównaniu do tamtych poprzednich bardzo mało działań niepożądanych. Czyli pojawił się lek, który można łatwo stosować. Jak Państwo się spodziewacie, jaki będzie efekt? Tak, raz, że pacjenci będą brali, doktorzy będą chętniej przepisywali. To jest zawsze na decyzję o przepisaniu jakiegoś leku wpływają 2 czynniki. Jedno to jest jego skuteczność, 2 to jest jego tolerancja. Jeżeli objawy niepożądane będą gorsze niż objawy choroby, to wiadomo, że zostawimy ten lek tylko dla ciężkich stanów. Kiedy już pal go licho, jakie będą objawy niepożądane, ważne, żeby działał. I tak było w leczeniu depresji. Leczono tylko ciężkie depresje. Wprowadzenie Prozacu. Pomijam tutaj absolutnie mistrzowską strategię marketingową firmy Eli Lilly, która do dzisiaj jest przykładowa. To są takie drobiażdżki które uczyniły z tego leku coś wyjątkowego. Na przykład pakowanie w nietypowy format. Wszystkie leki się pakuje 20-30 tabletek. Prozac był pierwszym lekiem, który był pakowany po 28. Na miesiąc. Równo. Specjalnie dobrany kolor kapsułek. Nieprzypadkowy. To jest taki, który ma się kojarzyć z czymś miłym, pobudzającym. Takie bordo, żółta, część bordo, część żółte. Ale pomijając to wszystko, przede wszystkim był dobrze tolerowany. Można było łykać, a więc również leczyć te lżejsze depresje. Więc jak gdyby pojawia się większa grupa pacjentów, która się zgłasza. Po Prozacu pojawiły się jeszcze, w fluwoksaminie pojawiły się jeszcze kolejne leki działające na podobnej zasadzie, czyli selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny, i one do dzisiaj stanowią podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Czyli bazują na tej koncepcji monoaminergicznej depresji. Kolejne takie poważne zmiany to, jak się okazało, że ta selektywność nie jest panaceum, nie jest lekarstwem na wszystko, czyli powrót znowu do leków takich nieselektywnych jak trójpierścieniowe i mamy leki o podwójnym działaniu, które już są pozbawione tych działań niepożądanych. To jest kolejna generacja, taka jak venlafaksyna, mirtazapina. I w chwili obecnej wchodzimy w leki, które działają w innych mechanizmach, czyli ten rozwój teorii podłoża neurobiologicznego, czyli poprawiające neurogenezę. Takim lekiem jest tianeptyna, czyli koaksyl, która nie jest specjalnie ceniona, ale ma inny mechanizm działania. Takim lekiem jest zupełnie nowy, on bodajże w ostatniej rewizji listy refundacji po raz pierwszy znalazł się wśród leków refundowanych. Lek, który działa na układ melatoniny, czyli zupełnie od innej strony, czyli bazuje na tych zaburzeniach rytmu, które są w depresji i je reguluje. Taki lek, który nazywa się agomelatyna. Co będzie dalej? Nie wiem. W chwili obecnej takim najpopularniejszym kierunkiem badania w lekach przeciwdepresyjnych to jest zastosowanie ketaminy, substancji, którą niektórzy biorą w celach rozrywkowych. Natomiast rzeczywiście ona jest też w znieczuleniu stosowana, natomiast jest to po odpowiednim przygotowaniu rzeczywiście potrafi szybko wybić z obniżonego nastroju, ponieważ oczywiście wadą wszystkich leków przeciwdepresyjnych jest to, że nie działają natychmiast. Na to, żeby się rozwinęły, potrzeba czasu. Teraz wracając do tego reklamowego hasła, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne? Wydaje się, że nie, że była zawsze. Firmy farmaceutyczne na pewno wprowadzając nowe leki, zwłaszcza takie, które jest łatwiej stosować, wpłynęły na to, że te leki są szerzej stosowane i wiele przypadków depresji, które byłyby nierozpoznane, są rozpoznawane i są leczone. Doktorzy, jeżeli nie mają środków do leczenia, to nie rozpoznają chorób. No tak. Tak, jeżeli czegoś nie potrafimy wyleczyć, to nie będziemy tego rozpoznawali jako choroby. Albo nie będziemy się tym zajmowali. Prawda? Więc w tym momencie, kiedy dysponujemy bezpiecznymi lekami, będziemy szerzej rozpoznawali tę depresję, plus też pacjenci będą się chętniej leczyli, czy chętniej się zgłaszali.